Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Witam Państwa, Dariusz Woźniak. Zapraszam na kolejny odcinek magazynu Zakółka. Wakacje nadal trwają. Osoby z zamiłowaniem do motoryzacji, do mechaniki mogą czynnie spędzić czas w Suwałkach. Więc goszczę dzisiaj w Suwałkach na torze kartingowym, czyli inkubator kartingowo-motorowerowy. Moimi rozmówcami jest pan prezes stowarzyszenia. Dzień dobry. Dzień dobry, Andrzej Przekop. Witam panie prezesie. Inkubator, dziwnie to brzmi. Jakie za zadania ma inkubator? Jak sama nazwa mówi, inkubator jest to wylęgarnia młodych talentów w kartingu i byłoby pięknie, gdybyśmy chociaż co jakiś czas znaleźli utalentowane jedno dziecko. Natomiast inkubator kartingowy i motorowerowy służy przede wszystkim dzieciom i młodzieży do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci, które jeżdżą gokardami, zdają sobie sprawę z tego, że to jest pojazd, jak łatwo wpaść w poślizg, że nie można zatrzymać pojazdu na odcinku jednego metra. Dzieci u nas jeżdżące są bardziej bezpieczne na drogach i ulicach. One wiedzą, że nie można wtargnąć na jezdnię, nawet jeśli jest to przejście dla pieszych. Dzieci u nas jeżdżące zawsze się obejrzą, bo tu nabierają nawyków. Wyjeżdżając na tor, on musi sprawdzić, czy ktoś nie nadjeżdża. Po prostu czym skorupka za młodu nasiąknie? Tym na starość trąci, tak. Natomiast starsza młodzież, oprócz tego, że może pojeździć na gokardach, mamy również motorowery i skutery. I trenują techniki jazdy. Bywa tutaj u nas człowiek z Wordu, zaprzyjaźnionego naszego sponsora, który przychodzi instruktor i poprawia techniki jazdy chętnym, którzy chcą tu się szkolić. Wszystko jest to oczywiście za darmo. Od jakiego wieku można rozpocząć przygodę z motoryzacją? U nas jest to wiek 6-7 lat. Natomiast karting dzieci rozpoczynają w wieku już 3 lat. Są takie gokardy typu bambini i jeżdżą na tych kosiareczkach. Rozumiem, że różne klasy zaczynamy przygodę od najniższej klasy, tak? Jaka to klasa? No więc tutaj generalnie rzecz biorąc, tak jak można powiedzieć w Mistrzostwach Polski, nie? Mistrzostwa Polski są w klasach, prawda, podzielone na kategorie wiekowe i na kategorie sprzętowe. Ci najmłodsi, którzy pierwsze kroki to 50-tki, oni jeżdżą, tak jak tu kolega wspominał, na takich kosiarkach podstawowych i robią licencję, a już jak od wieku 7 lat mogą zrobić licencję, to zaczynają na klasie 60. Jeżdżą do 13 roku życia z licencją młodzik, potem mają licencję junior i licencję senior. Też jest to oczywiście zestopniowane. Mówię, najstarszy człowiek, który jeździ w Mistrzostwach Polski w gokartach, 68 lat zawodnik ma, prawda? To jest taki piękny wynik. Natomiast karting jako taki, tak jak kolega wspomniał, on uczy pokory na drodze. Każdy, kto się przyjechał gokartem, to zauważył, że prawda, ten sprzęt to są początki wyjazdu na drogę, ale siłą tradycji kontynuujemy tutaj w tym stowarzyszeniu motokart na tym torze kartingowym jakoś no, nadal te zawody, jakieś współzawodnictwo i naukę jazdy. Nie? Klasy to są, prawda, tak dobrane, żeby każdy jeździł bezpiecznie w swoim zakresie wiekowym. Też za tydzień, dokładnie 19-20 sierpień, przewidziana jest jakaś impreza, tak? To są amatorskie mistrzostwa kartingowe okręgu Białystok o puchar prezesa pana Jerzego Poznańskiego, ale to kolega jest pomysłodawcą i jest również
przewodniczącym Okręgowej Komisji Kartingowej. Także on na ten temat więcej się wybawi. Ja jeszcze chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć chętnym. Wszyscy zawodnicy Formuły 1 zaczynali od kartingu. Nie ma zawodnika w Formule 1, który nie jeździłby najpierw na gokardach. Także przyszłość przed wami. Także co za tydzień się szykuje? No to stworzyliśmy taką amatorską formułę, prawda, zawodów, żeby ci zawodnicy, którzy już nie jeżdżą może profesjonalnie w Mistrzostwach Polski, a posiadają własne go-karty, a jest tutaj trochę takich, mieli możliwość pościgania się z pomiarem czasu. I w okręgu, w Komisji Okręgowej Polskiego Związku Motorowego właśnie wymyśliliśmy takie mistrzostwa amatorów. I tutaj można powiedzieć, te mistrzostwa amatorów, one są w kategorii wagowej i wiekowej, prawda? Ja sam osobiście też jeżdżę w tych mistrzostwach i muszę powiedzieć, że pewnie jestem najstarszym zawodnikiem już i najcięższym oczywiście, tak jak to jest. Natomiast są te kategorie dla najmłodszych, też mogą wystartować w tych amatorskich mistrzostwach. Wszyscy, którzy posiadają jakiegokolwiek go-karta, to nie musi być jakiś sprzęt profesjonalny, nie musi być z homologacją, nic. Może być to WS-ka biegowa, tak? Kiedy w 75 roku zaczynał się karting w Suwałkach, jeżeli ktoś posiada taki, może przyjechać do nas za darmo, pojeździć po torze. To jest ważne. Nie wnosi żadnych opłat. My prowadzimy te programy, jesteśmy pro publico bono, jesteśmy stowarzyszeniem też pożytku publicznego. Wspomaga nas miasto, żebyśmy mogli tutaj kontynuować i dbać. Także ta formuła jest dostępna dla wszystkich. I zapraszamy, na Facebooku jest prawda, kontakt Motokart, prawda, można tam bieżące informacje znaleźć i zapraszamy w terminach, które są tam na Facebooku podane. Panie prezesie, poza kamerą oczywiście rozmawialiśmy sobie. Jak każde stowarzyszenie są pewne problemy, prawda? Zazwyczaj. Zawsze to wszystko oczywiście jakieś pieniążki kosztuje, tak jak tutaj przedmówca mówił, że dużo można, nic nie wnosząc można się przejechać, ale to ktoś musi za to zapłacić. No tak, mamy kilku sponsorów, przede wszystkim ślicznie dziękujemy panu prezydentowi, kłaniamy mu się, bo udostępnia nam tor jako Stowarzyszeniu Pożytku Publicznego za darmo. Nasze pomieszczenia płacimy symboliczną złotówkę za metr kwadratowy. Do tego spółki miejskie typu Zarząd Dróg i Zieleni, który wykasza nam tor, robią to też w ramach sponsoringu. WORD Suwałki, jak już wspominałem wcześniej, również finansowo wspiera nas. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, tak jak widać zresztą po banerach, które tu wiszą, bank Rutka Tartak, bank spółdzielczy na ulicy Utrata. To są prywatni również sponsorzy typu pan Ułanowicz, pan Letkiewicz. Przed 23 powiem wytwórnia win, ale jest naszym sponsorem i naprawdę jesteśmy wdzięczni. Wszystkim ofiarodawcom 1% również bardzo dziękujemy. Części nas kosztują ogromne pieniądze. Wszystko, co my dostajemy, wydajemy na paliwo i na części. Nasza praca nie kosztuje nic. Także szanowni państwo, naprawdę rzadko można się zdarzyć, że za niewielkie dosłownie pieniążki można i się nauczyć, i bardzo dobrze się zabawić, prawda? A jeżeli ktoś ma zamiłowanie do klucza, śrubek, można też i pokręcić. Każdego młodego człowieka, który chce poznać, prawda, budowę motorowerów, budowę go-kartów, prawda, damy jemu, zapraszamy do nas, damy mu tyle pracy, że nie będzie musiał wracać do domu, prawda, bo przy tym jest praca, jak widać, ten sprzęt jest zawodny, tutaj jadą, coś się popsują, już stoi go-kart popsuty, prawda, bo łańcuch pękł, więc tutaj mamy takich specjalistów trochę technicznych, którzy wskażą, pokażą, jak jest zbudowany na przykład motorower, skuter, prawda, bo posiadamy dzięki właśnie temu, że WORD przekazał nam te zużyte już skutery i motorowery, to na nich tutaj sobie przyjeżdżają i uczą się
wstęp pierwszych kroków, udostępnimy to, chętnie pokażemy, mówi jak to działa, mamy kłada, też kupiliśmy, jak ktoś chce pierwsze kroki w kładzie sobie zrobić, też za darmo może przyjechać parę kółek i wtedy będzie wiedział, kupić sobie, nie kupić, bo czasem się zdarza, że kupi kłada, a potem się okazuje stoi on w domu, bo nie ma gdzie tym jeździć, bo ktoś nie rejestruje. U nas można jeździć kładem nierejestrowanym, też zapraszamy w tych terminach, jak ktoś chce pojeździć kładem niezarejestrowanym, to może przyjechać do nas, bo jest obiekt zamknięty, tutaj przepisy ruchu drogowego nie obowiązują i w związku z tym kask na głowę i może sobie ćwiczyć. Także zapraszamy. Zapraszamy wszystkich. Należy rozglądać się za plakatami rozwieszonymi na mieście, również na Facebooku o terminach spotkań, terminach zawodów, a najbliższe już za tydzień, tak? Tak. Także zapraszamy. Zapraszamy wszystkich. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak Państwo słyszeli, inicjatywa wspaniała, można się nauczyć techniki jazdy, troszeczkę mechaniki, co potem w późniejszym czasie przeniesie się na drogi publiczne. A teraz dzisiaj zamiast filmików wygrzebanych w sieci, zobaczą Państwo moje okrążenie. Zaznaczam, że to jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy zasiadłem za kierownicą gokarta. Zapraszam. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Państwa już za tydzień. Do zobaczenia.